Dobra, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Piechol, witam w kolejnym odcinku z Grand Theft Auto Online. I w dzisiejszym odcinku challenge od Kamila Świdergoła, polegający na tym, że mam uzbierać odpowiednią kwotę na zakup przytulnego mieszkanka. Widzę, los Superlamy nie jest wam zupełnie obojętny. 7 osób z was aż chciało, żebym uzbierał odpowiednią kwotę na własne 4 ściany Superlamy. No dobra, czyli co, parę odcinków, no inaczej, tam było napisane, że mam czas do końca czerwca. W momencie, kiedy ten odcinek nagrywam, jest dokładnie 8 dzień czerwca, czyli zostało mi 21 dni, nie, 22 albo 3, zależy, ile ma czerwiec. Moment, spojrzymy, stara metoda na kości palców, raz, 2, 3, 4, 5, 6. Czerwiec ma 30 dni, według moich obliczeń, więc zostało mi tylko 22 możliwe dni na uzbieranie odpowiedniej kwoty. Ha! No dobra, ale jakby co, to w tym odcinku już zaczynamy. Jakby co, nie ograniczam się tylko do tego, oczywiście, że nie. Powiedzmy, że ten challenge będzie wykonywany tak długo, póki faktycznie nie uzbieram tej kwoty. Po prostu, czyli bawimy się. Na przykład, o, wyścig lądowy, tam może coś zarobię. Patryk? Moment. Czy to nie jest przypadkiem ziom z ekipy? Weź w listę akcji szybko, dołączmy. 2 mile od siebie, zamknięty tor długości, bla, 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 oczywiście. Ej, jeżeli można na tym zarobić, to czemu nie? Pozyskiwanie danych o sesji GTA Online? He? Nigdy tego nie było, nie był przecież żaden update. Od czasu mnie nie było. Znaczy nic się nie pojawiło nowego, żadna aktualizacja. No życie na szczycie już miałem ostatnio. No dobra, zobaczymy. Nie chcę wejść jako obserwator. Po co? Na tym się nie zarabia. Mogę patrzeć, ale nic nie zarobię. Ani grosza. Jakby płacili za patrzenie, to naprawdę... Oj, tylu było spektatorów jak nigdy. No dobra, no to wracamy i co? No pewnie dachowca wypadałoby zrobić, tylko jeszcze mam za niską rangę chyba. Ale sprawdzimy to zaraz. Okej. Okay. Już chyba loading się skończył. Tylko gdzie mnie wywaliło? No co to jest za most? Wygląda jak połączenie z niedalekimi okolicami lotniska. A może jakiś samolot? Dobra, moment, zobaczymy. Ale czemu tutaj? Tutaj miała miejsce ta akcja 2 mile od siebie? Ło! Co to było? Myślałem, że na dnie mnie tam wysadzi, ale dobra, jest też moje auto osobiste, mój gauntlet, ale moment, gdzie? Przepraszam, gdzie ono jest? Jest niby gdzieś przede mną. Fuck, ej, no na dnie? Nie, serio, moment. Los mojego gauntleta nie jest mi naprawdę obojętny. Fajnie by był cały i zdrowy ten samochód, więc... Bam! No i tak, no gdzie on jest? Tu? Nie, serio, bez kitu. Co jest grane? Nie, dobra, idziemy stąd, tylko cholera, mam nadzieję, że ten można jakoś inaczej przejść niż tylko drabiną, bo... Superlama w dalszym ciągu ma problemy ze wspinaczką. Cholera, no nie. Po prostu nie wierzę, ale moment. Aha, tam jest po prostu, jak kretyn, szukałem go na barce. Dobra, jakoś muszę się stąd wydostać. Ale spokojnie, dajcie mi chwilkę, powinno się udać. Albo po prostu walniemy dachowca. Tak jest, oczywiście lista akcji. Tak jest, okej. Okay. No i pięknie. I zarobimy sobie coś. Tylko fajnie by było wiedzieć w ogóle, ile mam zarobić tak właściwie. Jaki jest ten pułap umożliwiający zakup mieszkanka. No bo co, sorry, ale celujemy w najtańsze. Miało być przytulne i uwierzcie, na pewno będzie bardziej przytulne niż garaż, więc nie ma co tutaj kręcić nosem. Kupmy troszeczkę naboi. Ja widzę całkiem... Sporo? Nie, sorry, myślałem, że to jest kwota, jaką posiadam. Nie, ona jest niżej. Ale też 52 tysiące to nie jest taka mała sumka w sumie. No dobra, to skoro wszyscy gotowi, ja mogę jeszcze kamizelkę kupić. Okej. Dodatkowo może... Jeszcze troszeczkę naboi. Dobra, i czekajmy grzecznie. Okej, chyba startujemy. Uruchamianie sesji, tak jest, dobra. Czyli co, no, znany i lubiany dachowiec, dużo można zarobić, 18 750, jeżeli dobrze pamiętam, albo 18 500. Ach, dawno nie grałem dachowca. I też w ogóle dawno nie grałem w GTA, więc mam nadzieję, że jeszcze pamiętam, co jest 5. Dobra, tu się zmienia broń, to jest wszystko, okej, dobra. Czyli rozumiem, co, każdy swoim samochodem, to
to ej, widzę, tylko ja preferuję Muscle Car i reszta troszeczkę inaczej. Ej, co, co jest? Zmienił się znowu dachowiec? Serio? Cholera, no nie wierzę, nie? Jak to możliwe? Kurde, że znowu zagmatwali ten challenge, już nie zaczynamy zaraz obok miejsca, gdzie musimy przejąć walizkę. W ogóle walizka ostatnio podobno krąży w samochodach. Jest dziwnie. Ale widzimy tam ziomka z prawej strony, więc tak delikatnie byk tutaj, w prawo. Tam się coś wydarzyło, coś niefajnego. Okej, okay. Tutaj lefcia. No widzę, on też się trzyma wybitnie waypointu, ale mi jakoś lepiej wychodzi. Bo on tam się obija o wszystko i o wszystkich. Okej, tylko ja chyba źle skręciłem, będę musiał tutaj w prawo odbić. Shit, za blisko. Tutaj. Hop. No i zobaczymy, kto pierwsze miejsce. Ej, czyżby Super Lama miał pierwszy dojechać? Ale to znaczy też, że pierwszy zginę. Dobra, fajny drift. Troszeczkę wytraciłem prędkość, ale tam spokojnie. A poza tym tak, ja jadę muscle carem, oni jadą z super autami sportowymi. Shit. No, już myślałem, że tam na końcu taki piękny dzwon wejdzie. Okej, ale miejscówka znana. Oh shit, dobra. Chyba słabą miejscówkę wybrałem teraz. Ale ja pobiegnę z tej strony. Jakoś, dobra, powiedzmy tu się przyczepię. Okej, już, ej, prawie cała kamizelka, więc ja się schowam troszeczkę dalej. No, ewentualnie tutaj do tych leżących. Zabawić się w dobijacza. Okej, pozbądź się profesjonalistów. Czym się przeładowało? Tutaj, dobra. Nie, serio, ostatnio nie miałem czasu grać. Zdałem ostatni egzamin, teraz pozostaje tylko wreszcie napisać pracę magisterską i... wyższe! I będzie pan magister, no nie wierzę. Ja, na szczęście studia bez problemów, na razie mijają. Oj, moment. Profesjonaliści, tak? Ja profesjonalnie przestrzeliłem im koło. Okej, ale nie mam już kamizelki. Fuck, ale są i dokumenty. Okej, dobra, to ja się zajmę nimi jeszcze. Chociaż troszkę. Delikatnie, dobra, ktoś je przejął? Ktoś przejął papiery? Nie, bo one jadą gdzieś tam, kurde. Ej, nie mówcie, że któryś z tych wraków to jest mój gauntlet. Nie. Nie, no. No dobra, bierzemy to. Co jest Felcer? Nie, nie pamiętam. A może? Scheister, sportowy w każdym bądź razie. Więc bierzemy, jedziemy. Moment, ukradnij dokumenty, czyli jeszcze ziomki nie przyjęły. Dobra. No już tam widzę niezła zawierucha. Dokładnie, pomóż dostarczyć. Okej, okay, a to bawimy się teraz w bodyguarda. Oh shit. Dobra, pięknie. No za to nie będzie premii, za takie właśnie jeżdżenie. Ale okej, okay, ja się będę trzymał gościa z dokumentami, bo on jest tutaj przede mną. Osłonimy go i ładna kwota wpadnie. Ewentualnie jak go zdążą zaciukać, zanim do niego dolecę, to wtedy ja je przejmę i ja dowiozę. Przynajmniej taką mam nadzieję. No szkoda, że nie mam pojazdu osobistego. Wagka by się tutaj też nadała. No ale nie chcę tracić pieniędzy teraz. Naprawdę zajmujemy się zbieraniem odpowiedniej kwoty. No i zaraz w sumie po tym wyzwaniu, po tej misji, sprawdzimy, które mieszkanko tak właściwie będzie moim celem. I domniemanym później już kącikiem superlamy. No, no, no. Własna łazienka z toaletą. Ło! Luksus jak cholera. Że nie trzeba do sąsiadów wchodzić na dwójkę. Nie, ale dobra. Ej, chyba nikt go nie goni nawet. Ja tylko tak powiedzmy trzymam się jak rzepczyk się go ogona troszeczkę. No dobra. No kurde, tu się zmieszczę? Zmieszczę się, dobra. Ale nie lajtowo dowiezie. To może przynajmniej uda mi się ujść z życiem i się nie rozwalę jeszcze. Do końca misji. Ej, dobra, może tędy? Nie, chyba gruby objazd sobie zafundowałem teraz. A choć w sumie, jeżeli nic nie walnę... I wykrakałem. Jeszcze z dachowaniem, nie wiesz? Ładnie, ładnie, ładnie. A jeszcze ten mnie wyprzedził. No to jeżeli to byłby wyścig do celu, to dojeżdżałbym właśnie trzeci. No, ale zawsze podium. No kurde, nie, 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 no co to za zawijanie, nie, 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 nie. W żadnym wypadku tak nie można robić. Nie, luzik, spokojnie. Widocznie profesjonalistami też się oni zajęli. Przynajmniej tak mi się wydaje, dobra, tutaj lefcia. Ale czy zdążę w ogóle zrobić ten zakręt w prawo, czy już będzie koniec? Koniec, no tak jak myślałem. Dobra, misja zaliczona, pewnie największą ilość trupów zrobił ten, który przejął dokumenty, bo na pewno nie ja. I o tam z dwóch machnęłem może, z czego jeden z nich był dobity po prostu, bo leżał już na ziemi.
rozstrzelany praktycznie. Tak jak mówiłem, dwa trupy. Wow. Ale nie zginąłem. Dobra, okej. Okay. Co kolorowy dym z samochodu ekipy? Nie, zawsze coś nowego się pojawia. Dobra, to pytanie, czy teraz będzie coś, na czym można jeszcze zarobić, czy... A, w swobodną chcecie uderzyć. A ja bym... No dobra, kit. Jak dwóch już tam wyraziło takie życzenie, to podążmy ich tropem. Czemu nie? Może faktycznie teraz sprzedam sobie samochód do Los Santos Customs, to po pierwsze. Po drugie, faktycznie wejdziemy na tą stronkę i zobaczymy, gdzie można kupić tanie mieszkanko. Najlepiej kawalerkę. Tak za... Ej, jakby była za 50 tysięcy, to jeszcze by się okazało, że w tym samym odcinku będziemy mieli challenge completed, nie? A to się rzadko zdarza, rzadko jak cholera wręcz, że się udaje. Wtedy, kiedy challenge jest planowany na więcej niż jeden odcinek, że się udaje w pierwszym. No to się naprawdę, kurde, rzadko zdarza. Dobra, ale jesteśmy tutaj, gdzie Martin Matrat, co sobie zażyczył dokumentów, a tak właśnie tam, gdzie ja zakończyłem tamtą misję. Ej, w sumie. Podobno sportowanie, które idzie sprzedawać, wydaje mi się, że ten właśnie idzie, więc okej. Okay. Z racji tego, że on nie jest zbytnio obity jeszcze, to go odstawimy do Los Santos Customs, tylko jeszcze wycofam kamerę i wpłacę pieniądze na konto. Już będziemy mieli naprawdę sporo. Raczej mając taką kwotę na koncie, naprawdę bym chyba ogrywał wszystkie nowości. Nie no, 50 tysięcy mieć, no nie, dobra, spokojnie, to może nie jest kwota, która ustawia do reszty, do końca życia, nie? Wiadomo. Bez przesady, no chyba, że się będzie całe życie, nie wiem, pracowało dodatkowo, no to pa. No to pewnie, że na pokrycie niektórych wydatków taka kwota starczy, ale 70 tysięcy. To im pozwoliło mi, no na pewno na rok siedzenia i grania tylko w najnowsze produkcje. Po prostu nic innego, broda zapuszczona do samej ziemi i tyle, nie? Oczywiście to wszystko po obronie pracy magisterskiej. Dobra, spoko, Martin się cieszy. Ja obiłem właśnie auto. Ale co z tego? Dobra, mogę wejść sobie. Tylko on jest tak samo szalony jak ja niby. To niedobrze. Dobra, odstawmy autko. Jedyne prawie 2 km. A moment, może gdzieś to skrócę odbijając w prawo, albo wiecie co, w sumie nie. Skrócę to w inny sposób. Ej, naprawdę, teleporty nie wychodzą samochodom na dobre. Serio. No patrzcie jak on wygląda. Tylko tu mi się delikatnie zahaczyło, tam delikatnie. No nie, no dobra, parę razy walnę. Ej, moment, czyżby jeszcze jacyś gracze do siebie strzelają? Fuck, ale chyba zdążę sprzedać, nie? No, nieczynny, no dzięki, no super. Naprawdę, kurde, świetnie, już do mnie strzelają, zygzak, kurde. No, dobra, ale wiem, że na tym nie zarobię, ale z chęcią do niego sobie postrzelam. To karabinkiem specjalnym, tym właśnie. Jest tam? Jest, biega sobie. Ale nie za daleko, nie za daleko. Dobra, jeszcze mówicie, to jest jego fura, tak? Albo nie, dobra, sorry, to może być też tego gościa równie dobrze. Więc zostawmy w spokoju. Muszę teraz znaleźć inny Los Santos Customs i tam się udać w celu sprzedaży, w celu sprzedania jakiegoś samochodu. Ale w sumie mogę jeszcze tym delikatnym muchacho zrobić z dupy, uwaga. Raka, taka, 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 taka. No dobra, nie, no nie zabiję go chyba. No raczej na pewno nie. Snaj będzie snajpił? Jak? No przecież byłem na dole i za murkiem, nie? Jak on to zrobił? Normalny koleś obdarzony super mocami, albo armor piercing, ammo. Fucking shit! Ej. Co to miało być niby, koleżko? Wyjdzie się schował. Tu, dobra. Albo nie. Dobra, nara. Dobra, chyba że do mnie zaraz zawróci, ale w sumie to nie jest ważne. Już swoje zarobiłem w tym odcinku, ale można też równie dobrze dokładać, a nie trwonić, bo każdy wystrzelony pocisk to jest $1 w plecy. No tak plus minus powiedzmy. Zaokrąglając, nie wiem dokładnie jaki jest przelicznik. Ile dolarów to jeden nabój, albo nawet ile centów. To może troszeczkę tańszy biznes niż mi się wydaje. Ale dobra, tu jest Los Santos Customs, to jest ten sam zakład. To niestety nie, ale jakiś inny. Tylko też jakąś fajną furę przydałoby się zwinąć z ulicy. Coś za powiedzmy ponad 5000. Albo to może, nie wiem, za dwójkę sprzedam ewentualnie 2500. Ale też równie dobrze może być to $1800 jedyne, więc...
lepiej nie ryzykować. Coś innego, ale przy okazji, skoro to już mogę obić, to zajrzyjmy od razu, gdzie mogę. Ej, przy okazji nagroda, aby gość wyszedł z domku. Ha, okej. To jest samolot kolekcjonerski wręcz. Tamten z prawej. Nie, to jest tanie padło. Ale wyglądający na całkiem przytulny, rodzinny samochodzik. Ale nie, pewnie dlatego, że wyznaczyłem sobie teraz Los Santos Customs, to żaden fajny pojazd mi się tutaj nie zrespawnuje po prostu. Nie no, takie kurczę delikatne myki ze strony Rockstaru. Żeby graczom nie było zbyt łatwo i zbyt na rączkę. Ale nie, dobra, to za mną było całkiem nawet niezłe, ale nie, pojedziemy tędy z skrótami. Piękne lądowanie, ale poleci jak latawiec trochę. Dobra, też w tej dzielnicy można też fajne bryczki znaleźć, więc nie, no dobra, takiego dostawczaka to może nie. Ale coś innego, może jakiś zaparkowany, ładny samochodzik. Ej, ten, kurde. No dobra, ten już może. Co to jest? What the fuck? Ej, nie. Mi się nie... Co? The hell? I można jeszcze strzelać w to UFO. Dobra, a można? Fuck you, hell yes! Zielonogłowe mędy. O kurde. A to za sądy analne i porwane krowy. Ale było też za wybudowanie piramid. Albo za te kurde kręgi w zbożach. Rolnikom się to nie podoba. Ej nie, faktycznie mogę przykleić do niej bezpośrednio. Dobra. Ale w dalszym ciągu nie wiem, czemu to ma służyć. What the hell? Po prostu statek kosmiczny, tak nagle. Z niczego. Nie, naprawdę, kurde się nie spodziewałem. Słyszałem pogłoski, że podobno na jakichś grubych cheatach, coś tam majstrując w kodzie źródłowym, można przywołać to UFO, nawet nim przelecieć. A kurde, tutaj tak po prostu się pojawia. Ej nie, trwonię teraz wszystko, już autentycznie. Rozwalam jeszcze tych policjantów. Mogą mnie zabić. Jak? FIB? No widzę, technologia poszła do przodu troszeczkę. Gdy jednak tamte ukrywane sprawy przez Pentagon i CIA naprawdę, to tam było coś na rzeczy. Faktycznie mają nowe środki transportu powietrznego. I rozbili się w środku miasta. Nie no, ładnie. Dobra, helikopter może się na tym rozbić na przykład. Ej, może? Może? Serio? Nie, dobra, chodź. No nie, co ty wyprawiasz, no. Dobra, przy okazji to może pilota zastrzelę, tak sobie, po prostu. Albo przynajmniej zmuszę, żeby poleciał stąd gdzieś dalej. Dobra, jeszcze ci. Dobra, no może już nie zarabiam w tym odcinku, no ale ktoś się spodziewał UFO, cholera, ja się na pewno nie spodziewałem. Dobra, ale zaraz no, super, dobra. No ej, ale widzieliśmy kosmitów, jest dobrze. No dobra, może nie konkretnie kosmitów, tam zielonych ludzików nie widzieliśmy faktycznie. Ale statek kosmiczny był, choć z szyldem FIB. Ale równie dobrze to po prostu ktoś mógł podlecieć i sprayem trzasnąć takie delikatne graffiti, żeby był mniejszy przypał później, jak jakieś zdjęcia wypłyną na Twitterze czy coś w tym stylu. Wiecie, zacierać ślady po prostu. Portale społecznościowe i ogólnie media. To jest zmora utajnienia jakiejkolwiek sprawy. Zawsze. Ale dobra, to jest tak. Nie mogę tutaj ukraść niczego. Ej, UFO jest nadal. Super, a dobra. Powiedzcie mi jeszcze jedną rzecz. Co grają w kinach? Nie, Ego Chaser. 20 tysięcy kalorii. Oh shit. To jest dzienne zapotrzebowanie. Chyba razy ileś. Razy 3 bodajże. Ej, znowu dachowiec. Dobra, zaróbmy jeszcze coś w tym odcinku. Zostawmy to UFO. Ej, ale moment, ono się rusza. Ładnie. Ej, no co, już nie mam? Nie, no co, jest przecież. Nie, nie to. Tu, dokładnie. Tak, będzie miejsce jeszcze dla mnie. Znajdziecie dla piecholka coś? Czy nie? Byłoby mi bardzo smutno, bo chciałbym jeszcze raz 18 750 zarobić. Jest. Ziom. Dobra, to właściwie nie zauważyłem w dzisiejszym odcinku, że cały czas puszczam jakieś inne radio, a nie Soulwax. Może być przypał. No, ale mam nadzieję, że do momentu emisji tego odcinka już będzie podpisane partnerstwo z TGN. Obiecali mi, że liczba moich widzów wzrośnie w ciągu pierwszego miesiąca o 34%, kurde, i na to liczę. Tylko kochani, z tym się wiąże pewien przypał. Chyba będę musiał włączyć reklamy.
Mam nadzieję, że to z tych rodzajów, które po 5 sekundach można wyłączyć, bo kurde, ja tego nie lubię, nie? A jeszcze najgorsze jest to, jak w tych pierwszych 5 sekundach jest najbardziej upierdliwy moment reklamy, czyli nie wiem, na przykład jakieś ryczące dziecko, nie? Albo sygnał klaksonu samochodu przed stłuczką, jakieś OC reklamują. Nie. Mam nadzieję, że takich tam nie będą puszczać, tylko odpowiednie tematyczne. No ja też w sumie podobno też jakieś zarabianie się włączy, no to, ale już to widzę. Podobno jest płacone od każdego 1000 wyświetleń, a z tego co wiem, to na moim kanale bodajże tylko 4 filmiki mają więcej niż 1000, więc uhu! Normalnie tyle zarobię, że ha, ha, ha. Ej, no za jakiś rok zarobków w ten sposób będę mógł każdemu z was postawić po gumie kulce za 15 groszy. No albo w sumie może będzie lepiej niż sądzę, może po takie za 20 groli będę mógł postawić. Takie są farbowane barwnikiem spożywczym, a nie zwykłymi farbami olejnymi. Dobra, wy jedziecie może? Może chcesz się przejechać ze mną? Bo co on ma za klamkę? To jest granatnik? Ej, halo? Jedziesz może? To wsiadaj. Nie! Kurde, co on ma za brykę? Co on ma za auto? Dobra, zobaczymy, czy jest szybkie. Ej, na szczęście nie jesteśmy daleko. Dobrze. Czyli co, każdy dachowiec się zaczyna w innym miejscu? Ej, to też spoko. Nie, naprawdę. Lepiej tak niż w kółko to samo robić. Tak jak my kiedyś z Maciejem jak zbierałem na wakkę. I z Leonidasem wtedy jeszcze też oczywiście. Nie można o nim zapomnieć. Przecież nie zasłużył sobie na zapomnienie. Dobra, ale tak, spokojnie. Wysiadamy, karabinek, delikatne kitranie się. Tu? Ej, stop! No faktycznie! To są zupełnie inni goście, ja myślałem, że to są moi, bo od tej strony zazwyczaj podjeżdżaliśmy, ale ich zaszedłem od tyłu, ale jestem dobry strateg. Dobry strateg ze mnie. Normalnie, ej, wo, i strzelec się okazuje, kurde, też. Dobra, ale muszę przeładować, to będzie mój zgon chyba. Albo niekoniecznie, nie, naprawdę, podoba mi się to, co Superlama robi do tej pory. Okej, dobra, już teraz trochę mniej. Zdecydowanie mniej. Bo to się może skończyć zgonem. Dobra, szybko tutaj. Pięknie. Ej, nie jest źle. Ukradli dokumenty, to jestem w stanie zrobić. A może to autko na przykład? Sobie wezmę. A jeździ? Jeździ, no to jedziemy po dokumenty. Ktoś wsiada? Coś, jakoś coś? Nie? Nara. Sorry, przytarłem komuś samochodzik. Nieważne. Ważne, że są te dokumenty. Jak tutaj sobie leżą? Tak po prostu, no to pozwólcie, że wezmę, capnę je. No i wsiadaj. No wsiadaj! No ty łosiu! Przecież tutaj zaraz specjaliści zaczną przyjeżdżać, no pakuj się! Nie wiem przypadkiem, czy nie wybrałem auta z przestrzeloną oponą. Kurde, byłoby niefajnie. No dobra, lewcia, 3 km. Ktoś mnie osłania? Dobra, ten w czerwonym, wyglądającym niczym z klocków w Lego Jeepie. Spoko. Mam nadzieję, że tam ma dobry silnik zamontowany, bo jak się okazuje, ten samochód jest całkiem szybki, ale dobra. Zwolniłem specjalnie dla niego. Ej, a poza tym też życia drużyny już się skończyły. Aha, czyli teraz każdy zgon to jest dla jakiegoś gracza game over. I spectator aż do końca misji. Ej, ale co, no nikt mnie nie goni? To trochę kicha. No to co z tego, że losowe miejsca, skoro później nie ma żadnego pościgu z powrotem? I gdzie te emocje? No chyba, że są tam bardziej z tyłu, a i moi teammates naprawdę dają radę po całości i się nimi zajmują. Należycie, czyli rozwalają granatnikami czy tam innymi rzeczami. Przed bombami samoprzylepnymi, których troszeczkę zmarnowałem na kosmitów. Na ufolutki. Kurde, mam nadzieję, że się nie obrażą, nie przyjdą do mnie w nocy, nie? To byłby bardzo kiepski motyw. Ale bym się rywał przy sądzie? O, shit, nie, dobra. Nawet nie ma co się zagłębiać w ten temat. A w ogóle muszę, kurde, kijek prawdy wreszcie sobie sprezentować. Koleś, co ty robisz? Dlaczego w ten sposób? No, przepuścisz mnie czy nie? No ja mam te twoje dokumenty. Mendo. No co z tego, że ja wiozę? Co ci przeszkadza? No, chodzi o to, żeby je dowieźć. Co, no leżałem na środku drogi, co miałem zrobić? Zostawić? Kurde. A, dobra, jeszcze mnie przepychaj. Tak, najlepiej, żebym się rozwalił. Dobra, uderzam tędy. Może będzie szybciej, może zgubię tego, co jest za mną. Ej, patrzcie, jednak są emocje. Jednak, bo uciekam przed swoimi.
No nie, no ale coś jest nie tak z tą misją, jeżeli w ten sposób sobie muszę uciech dostarczać. No nie powinno być naprawdę jakichś najemników. Nam, nie powinni siedzieć nam na ogonie, strzelać, uprzykrzać życie. Kurde, cokolwiek. Serio. Nie, dobra. No ale na tym, kochani, zakończymy ten odcinek, tylko jeszcze wpłacę pieniążki na konto. Zobaczymy, ile mamy. No i poza tym jeszcze rzucimy okiem faktycznie na stronę internetową Dynastię 8 bodajże. I zobaczymy, co możemy kupić, w jakiej dzielnicy. Może jakiś opis mieszkanka będzie. Na przykład przytulna Nora. Ej, no co, no super, no, ale musiał to wziąć, jakby co. Dobra, 18700 na koń to całkiem dużo punktów reputacji. I teraz tak, swobodna rozgrywka, żadna powtórka, nic z tych rzeczy. Komuś to nie podobało. Czy ktoś jest, kurde, is he crazy? Nie, no bez przesady. Dobra, swobodna strona internetowa, konto w banku. I tyle, i finito. No i serio, mam nadzieję, że tym razem w dobrej odległości od mikrofonu jestem usytuowany. Że mój głos nie będzie buczał, bo oczywiście mógłbym podejść troszeczkę bliżej. Albo jeszcze bliżej, jeszcze troszeczkę. Aż do samego popfiltra, praktycznie mojego kurde nosem smagać. Nie, dobra, ale chyba to jest optymalna odległość, tak mi się wydaje. Patrząc na słupki audio w Elgato wersji beta, bo ściągnąłem jakąś nową, podobno można teraz audio nagrywać na dwóch oddzielnych ścieżkach, czyli na jednej gra, na drugiej mój głos, co zdecydowanie tyle spraw mi ułatwi. Jak gra będzie za cicho, to sobie ją podgłośnię po prostu. Nie będzie to uzależnione też od głosu, mojego własnego głosu. Od jego tonu. Ile ma decybeli? Już mam teraz ustawione minus 7. Nie wiem, czy ja krzyczę cały czas, czy co. Nie, autentycznie. No dobra, w ten nowy samochód nie będziemy się bawić na pewno. Możecie być tego pewni. Jest kiepski nawet z wyglądu, ej no. A zatem kto kupuje SUV-a? Po jaką cholerę, jak są fajne czteromiejscowe samochody sportowe poniekąd. Jak mój Sultan, tylko jest ciekawe właśnie, czy mam go w garażu, bo coś w komentarzach pisaliście, że go straciłem. Jeżeli faktycznie straciłem Sultana, którego szukałem 5 odcinków i go jeszcze nie znalazłem, ale by było słabo. No dobra, tak jak mówiłem, pieniądze i usługi. Najpierw Maze Bank, później Dynastię 8. Co? Co? What the hell? No ale powiedzcie, że pieniędzy chociaż nie straciłem. Ej, ej, no nie. Bo nie, to na pewno to się nie skończy. Zaraz wbijamy z powrotem do GTA Online. Chyba, że stało się coś o wiele gorszego. Niezwykły błąd, ale... Na przykład wszystkie serwery Rockstaru uległy samozniszczeniu. Ej, no North Yankton znowu. Dobra, w momencie ja będę rzucał ją na glebę. Start. Online. I co? Zagraj, oczywiście. Przejdź. Dobra, mam nadzieję, że to się uda. Dobra, jest dołączanie, czyli może jednak wszystko spoko. Jednak jednorazowy błąd, taki z kategorii mały. Prawie nic nieznaczący, chyba że nie będę miał teraz tych zarobionych pieniędzy. To będzie bardzo niefajnie. To wtedy po jaką cholerę robiłem tego drugiego dachowca? Po co jechałem później tyle kilometrów do Martina Matrazzo, jeszcze mając za adwersarzy swoich własnych kompanów, bo miałem wrażenie, że naprawdę chcieli mnie zepchnąć z drogi i utrudnić przejazd. Nie, no dobra, mam nadzieję, że taka sytuacja nie będzie miała miejsca, ale też coś strasznie długo trwa dołączanie. No nie mówcie, no nie, miałem zamiar, że dzisiaj nagrać z dwa odcinki. Pozarabiać sobie, żeby naprawdę mieszkanko kupić za 3, 4, 5, może 6 odcinków, a nie za miesiąc faktycznie. Chciałem się wyrobić do końca czerwca. Ej, jest! Dobra, jeszcze super, bo jesteśmy w garażu, więc od razu, szybko na konto, tak jest, pieniądze zostały. Więc Maze Bank, wpłata. I ile mamy dokładnie? No kurde, czasami trzeba uważać, żeby... kursorami. Na directional padzie nie wcisnąć czegoś nieodpowiedniego, można wylądować z łapką zupełnie w kiepskim miejscu, tam gdzie się nie chciało. 88 230 dolarów. Okej, okay. Dynasty 8. Zobacz listę nieruchomości. Nie.
Nie? Dobra, moment, może zjedźmy na sam dół, nawet nie patrzę, jakie tam są kwoty. Czyż. O, już powoli na moją kieszeń. O, już. Ej, naprawdę niewiele brakuje. O, no przecież już mogę sobie kupić tutaj chociażby. Nie, no nie. W baraku, w szopie. Ej, moment, czy to są garaże? Masz 6 miejsc, no to musi być garaż. Kurde, w ogóle nie mam obczajonej tej stronki, pierwszy raz na niej jestem. A nie, to muszą być garaże. No niemożliwe, że takie ta. Ej, no to jest domek, to jest wybitny, nie? Domek. Nie, ale w hrabstwie Blaine, no czemu? Nie, no dobra, zobaczymy. Coś, co będzie fajnie wyglądało i będzie jeszcze w miarę osiągalne finansowo. Nie. Dwa miejsca na samochody, tylko tutaj też dwa. Tu też dwa. Tu 10, ale to jest po prostu jeden duży garaż chyba, ale ej, serio. Pokaż ci, gdzie to jest. W pobliżu doków. Ej, dobrze, fajnie, fajnie, okej, ale to nie jest przytulne mieszkanko. To jest garaż, cholera. Dobra, powiedzmy, że garaż dobry mam. Teraz starczy tylko kupić domek. Ej, 115 tysięcy, dwa miejsca. No, w sumie okolica nawet nie jest zła, ale. Może jakiś większy luksus? W ogóle moment, to jest ta mieszkanie numer 9 w północnym Los Santos. To jest mieszkanie numer 19 też w północnym Los Santos. Nieopodal. Już masz 6 miejsc w garażu, więc jak coś to to, ale. Tutaj też? To jest zaraz obok. Ha! Kurde, do które w takim wypadku? Ej, no tutaj też jest dobrze. No przecież. Ej, dobra. Zbierają po prostu pieniądze, kochani. Wy powiedzcie na jakie, tylko umówmy się, że powiedzmy do pułapu 150 tysięcy? No dobra, powiedzmy, że to jest racjonalne, to jestem w stanie uzbierać. Jeżeli ten materiał nie zostanie wyemitowany do momentu, aż uzbieram tą kwotę, no to będziecie mieli naprawdę autentyczny wpływ na moją decyzję, a tak zobaczymy. Jeżeli uzbieram, to może. A może będę zbierał tak długo po prostu, póki nie podejmiecie decyzji za mnie? Dobra, tak zróbmy. Okej, kochani, to ja się w tym miejscu żegnam z wami, trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pozdro, cześć. Hej.